Święty, wszystko, że Cnota jest czymś niezwykle istotnym. Właściwie można powiedzieć, że proces wychowania nie jest niczym innym jak kształtowaniem cnót. a więc rzeczywiście cnoty są właściwie powinny być tematem numer jeden na wszelkiego rodzaju spotkaniach, konferencjach, wykładach, również oczywiście kazaniach. Ja przyznam szczerze, byłem nawet nieco zaskoczony, kiedy przystąpiłem do bractwa i się zorientowałem, że temat cud pojawia się właśnie względnie rzadko. Na szczęście tutaj w Szkole Akwinaty jest zupełnie inaczej. Właśnie dlatego, że przykład Świętego Tomasza jest dla nas znaczącym. Jest to patron, który niewątpliwie stawia się za nami i wpływa na nasze postępowanie, na nasze życie. I żeby uświadomić sobie, jak ważną rzeczą są czy były cnoty dla Świętego Tomasza jako teologa, jako filozofa, również wystarczy sięgnąć po egzemplarz sumy teologicznej w jakimkolwiek wydaniu, w jakimkolwiek tłumaczeniu i zobaczyć, jaką mniej więcej część objętości tego dzieła zajmują właśnie te tomy, które, czy te części, które dotyczą cnót, bo tam właściwie z jednej strony będziemy mieli traktat o cnotach w ogólności, ale będziemy też mieli traktat o cnotach w szczególności, czy właściwie serię traktatów dotyczących poszczególnych cnód. I tak naprawdę to wszystko razem zajmuje nieco mniej niż jedną trzecią całej sumy teologicznej. Jest to ogromna część, ogromny zasób wiedzy, żeby też przebrnąć przez akurat tą część dotyczącą cnót, to trzeba mieć naprawdę dużo też i dużo dobrą pamięć, bo jest tam bardzo dużo konkretnych informacji, bardzo przydatnych. Takim praktycznym, praktycznym kształtowaniu cnót, czy to w sobie, czy to w innych. A więc jest to rzeczywiście bardzo pedagogiczne. Jest to coś niewątpliwie bardzo przydatnego, właśnie w dziele wychowania. Ale też no, z drugiej strony jest to Święty Tomasz, a więc tam wszystko jest bardzo dogłębne. Wszystko jest tak od samych pierwszych zasad i jeszcze z takim zacięciem, jak to dla Świętego Tomasza, metafizycznym. Więc to jest po prostu budowa od samego fundamentu. To jest wobec tego też bardzo trudne, żeby właśnie w taki sposób, jak tutaj to jest pomyślane, żeby było to, czyli ten, ten wykład o cnotach miał przede wszystkim znaczenie praktyczne, ale z drugiej strony, żeby był rzetelnym przedstawieniem nauki świętego Tomasza i takim systematycznym, dogłębnym i zarazem bardzo szczegółowym i mającym jeszcze to praktyczne znaczenie. To jest bardzo trudne, dlatego że trzeba. Pewne, pewne niuanse jednak jakoś pomijać. Trzeba też pomijać pewne ogólne, jakieś pewne, powiedzmy, takie jakby no, nazwijmy to, elementy, które nie są tutaj najistotniejsze. A jednocześnie trzeba być bardzo wiernym co do samej treści, co do samych zasad, które święty Tomasz. Cały czas przedstawia w sposób bardzo wierny. I z jednej strony będzie naszym przewodnikiem właśnie Suma Teologiczna. Mam tutaj w ręku dwa różne polskie tłumaczenia, które są, zwłaszcza to starsze, bardzo jest to niedoskonałe. To jest to wydanie veritasowe i to jest Tom 11 o sprawnościach. I mam też traktat o cnotach św. Tomasza, wydanie dużo nowsze, tłumaczenie zupełnie inne ale oba są oczywiście, jako tłumaczenia są obarczone pewnymi trudnościami, chociażby związanymi z językiem. Akurat jeśli chodzi o, o cnotę jako taką, to widać tutaj pewne, pewien problem z tłumaczeniem, dlatego będę czasem się posługiwał tym sformułowaniem, czasem innym, po to, żeby ukazać tą wielowątkowość pojęcia cnoty. Bo samo słowo cnota jest zadziwiające, że stało się takim zupełnie przestarzałym słowem śmiesznym, Pierwszy raz się w ogóle w życiu zetknąłem z tym słowem, kiedy miałem lat 14, kiedy czytałem krzyżaków Henryka Sienkiewicza, i tam był taki fragment, gdzie Zbyszko z Bogdańca mówi, że tam się kłócił, która z tych jego panienek, koleżanek, przyjaciółek, jak to nazwa w dzisiejszym języku, czy jest najpiękniejsza i najcnotliwsza. Ja pierwszy raz spotkałem się z tym słowem, i nie wiedziałem, o co chodzi. Myślę, że to jakieś chyba coś ważnego, ale z drugiej strony, gdyby tak było, to. To słowo bym znał, więc to chyba nie jest nic ważnego. Jakaś cnota, co to może być tam cnota? Jakiś dodatek pewnie do piękna, no coś takiego, prawda? Tak się mówi, piękna i nie wiem, zwinna, czy coś, no coś takiego pewnie mało, mało ważnego, no ale tak trzeba było coś dodać, no to tam coś, coś dodał. I potem się nagle okazuje, kiedy im dłużej żyję, im więcej wiem o świecie i na głębszym poziomie, się okazuje, że cnota jest właśnie pojęciem bardzo głębokim, bardzo znaczącym, że właściwie refleksja dotycząca człowieka. To jest od czasów starożytnych, od tych najwcześniejszych filozofów greckich, którzy zajmowali się kwestią człowieka, to jest właściwie nic innego jak nauka o cnocie. Że właściwie, jeżeli rozumie się, czym jest cnota, to rozumie się to, czym jest człowiek. Że pojęcie cnoty jest tak niezwykle, tak głęboko związane z rozumieniem właśnie człowieka, rzeczywistości, jaką jest człowiek i tego wszystkiego, co człowiek dokonuje. I teraz, jeśli chodzi o język polski, to słowo cnota. Wywodzi się, jeżeli dobrze rozumiem, od słowa cny, czyli od słowa, które właśnie już jakoś zasadniczo wyszło z obiegu, jeszcze funkcjonuje w takich słowach jak na przykład czesność, jak słowo Słowoczesne, chociażby też zapewne to jest ta sama etymologia, więc jakoś tam funkcjonuje, ale właściwie jest prawie że nieczytelne. I słowo też cnota właściwie nie funkcjonuje w języku codziennym. Mało kto, poza właśnie katolikami interesującymi się nauką świętego Tomasza, czy, czy, czy ludźmi interesującymi się filozofią w ogólności, rozumie, co to jest cnota. Też o tym się kiedyś przekonałem, mimo całej powiedzmy katechizacji nauki o cnotach kardynalnych o cnotach teologalnych. Kiedyś w szkole podstawowej uczniów pytałem właśnie o, o cnoty, co to jest cnota i też byłem zaszokowany, że, że, nie, że nie rozumieją. Jeszcze, jeszcze byłem na tyle niemądry, że spytałem się jakichś dziewczyn, co to jest cnota. One takie zawstydzone, nie, co, co ja tutaj pytam w ogóle. Ja mówię, no Virtus, co to jest Virtus, cnota moralna. Też nie wiedzą Virtus, co to jest Virtus. Nie, nie uczyły się łaciny tutaj w szkole, by to oczywiście inaczej wyglądało, bo już w siódmej klasie by pewnie kojarzyły. Ale to widać właśnie, jak takie najbardziej podstawowe, istotne dla naszej kultury i cywilizacji pojęcia stały się zupełnie niezrozumiałe. A z drugiej strony, a z drugiej strony, e, słowo cnota, zwłaszcza w języku greckim, to jest piękne słowo, bo słowo to, arete, pochodzi od słowa znaczą, oznaczającego najlepszość. To jest, to jest jakby najlepszość. Cnota oznacza najlepszość. Jakby filozofowie grecy zastanawiali się, czym cnota jest, ale to, że cnota jest czymś ważnym, to jakby wynikało już z samego pojęcia cnoty. To, że cnota jest czymś najbardziej podstawowym, najistotniejszym dla człowieka, to jest jasne. Tylko teraz pytanie, jak tą cnotę zdefiniować. I o to się wszystko rozbijało, a nie o to, że, że cnota jest czymś ważnym, czy nie jest. To było rzeczą oczywistą. I w pierwszej kolejności, oczywiście, gdzie się, w jakim obszarze życia mogła się cnota objawiać, ta najlepszość człowieka. To, czy jest on człowiekiem wartościowym, czy bardziej, czy mniej wartościowym. I oczywiście w tej, w tym obszarze działalności, który wiąże się paradoksalnie nie tylko z życiem, ale, ale za śmiercią, z odbieraniem życia, mianowicie na polu walki. Tam właśnie, to był ten pierwszy obszar. Obszar walki o byt, obszar walki zbrojnej, gdzie pojęcie cnoty jako takie zostało prowadzone, gdzie było po raz pierwszy wykorzystane, a więc człowiek cnotliwy pierwotnie to jest Człowiek, który jest na polu walki skuteczny, który charakteryzuje się męstwem, też to sło, stąd słowo virtus, właśnie to łacińskie słowo oznaczające cnota, Więc jest to najlepszość, ale w pierwszej kolejności na polu bitwy. To jest ten ideał wojownika starożytnego, takiego jeszcze pogańskiego oczywiście, ale jest tutaj już pewien zalążek właśnie cnoty moralnej, cnoty męstwa konkretnie, który zostanie potem jeszcze jakby rozwinięty, pogłębiony, poszerzony ale ten zalążek jest jak najbardziej słuszny i to wszystko zobaczmy, że zostało nie tylko dzięki mądrości ludzkiej, ale też i dzięki objawieniu Bożemu rozwinięte w cały ten gmach cnót, który możemy, o możemy dzisiaj przeczytać i który charakteryzuje nas jako katolików. Bo tak naprawdę kwestia świętości, kwestia dochodzenia do ostatecznego naszego szczęścia, do nieba, to jest nic innego jak kwestia rozwijania w nas cnót. Rozwijania cnót zarówno tych cnót naturalnych, także tych cnót, przede wszystkim cnót tych nadprzyrodzonych, cnót wlanych, cnót teologalnych z miłością na czele, która oczywiście wiemy jest najważniejszą i, i duszą wszystkich cnót i takim, y, można powiedzieć, biletem wstępu do nieba zarazem. A więc tak naprawdę całe nasze życie katolickie od strony praktycznej to jest nic innego jak rozwijanie cnót. Jak pogłębianie ich, jak poszerzanie zakresu, do którego się te cnoty będą odnosiły. Całe nasze życie to nic innego, jak, jak, można powiedzieć, codzienna praca nad naszą cnotą. Ale z drugiej strony, żeby można było pracować, musimy poznać. Oczywiście ten wykład nie jest. Sam sobie jakąś szkołą świętości, to każdy rozumie, że nie wystarczy poznać, żeby praktykować, nie wystarczy znać prawdę, trzeba jeszcze tę prawdę realizować w swoim życiu i to jest oczywiście najtrudniejsze. Wiadomo, że, że, że tak właśnie jest, że sama znajomość że tego, jak sprawa z cnotami się przedstawia, jeszcze nie oznacza osiągnięcia szczęścia, nie oznacza osiągnięcia całej świętości, tego tej pełni rozwoju życia wewnętrznego. Ale y, wiadomo, że też i bez znajomości nie da się osiągnąć tej pełni. I bez, bez tej podstawowej chociażby znajomości tego, czym są cnoty, ciężko jest właściwie wychowywać dziecko. Chyba, że robi się to w sposób taki najbardziej intuicyjny, podstawowy, ale wtedy też wiele błędów można łatwo popełnić. Więc żeby ich nie popełniać, dobrze jest wiedzieć nie, nieco więcej o cnotach. I tak jak mówiłem, będę starał się z jednej strony Bazować na Świętym Tomaszu, na tekście przedstawionym. To jest, to, to jest traktat o cnotach, ale ta część ogólna na razie, czyli to jest to, co dotyczy cnót w ogólności. Następnie przejdziemy do, do rozpatrywania poszczególnych cnót, począwszy od cnót moralnych, a skończywszy na cnotach teologalnych wlanych. One wszystkie stanowią jednak pewną całość, i, i dlatego musimy z jednej strony poznać je w ogólności, ale musimy też. Szczegółowo zagłębić się, zwłaszcza cnota roztropności będzie tutaj naszym, na pewno jednym z ważniejszych elementów tego wykładu, bo jest ona rzeczywiście kluczowa. Ona jest czymś, co jest jakby umieszczone w centrum całego życia, życia tego życia cnuty właśnie. Ale jest to właśnie o tyle trudne zadanie, że ciężko jest bazować na. Oryginalnym czy tłumaczonym, ale jednak tekście Świętego Tomasza, dlatego będę starał się wybierać to, co ma znaczenie praktyczne. Nie to, co jest interesujące, to, co jest samo w sobie ciekawe, ale właśnie to, co jest praktyczne, to, co ma pewne przełożenie na wychowanie, na, na, dzieło, na dzieło wychowania, czy samego siebie, czy na dzieło wychowania ludzi. A więc cnota. Moi drodzy, cnota to jest oczywiście. Coś, co w pierwszej kolejności, jak już mówiłem, zostało odkryte przez filozofów starożytnych i właściwie nawet w takiej refleksji przedfilozoficznej właśnie na tych polach bitwy już funkcjonowało. Natomiast stało się dzięki filozofom pojęciem przede wszystkim właśnie wieloznacznym. To znaczy zaczęto rozumieć, że cnota nie jest czymś pojedynczym, że, że składa się na nią wiele różnych cnót. Że przede wszystkim tą najważniejszą jest coś, co potem nazwano roztropnością, coś, co właśnie my tak nazywamy, ale też zrozumiano, to jest też osiągnięcie świętego Pawła, że te naj, trzy najważniejsze cnoty wiara, nadzieja, miłość, cnoty wlane, cnoty, tak zwane teologalne, łączące nas bezpośrednio z Bogiem, a zwane cnotami teologalnymi czy cnotami boskimi, dlatego że po pierwsze znane są tylko z objawienia, właśnie w żadnym. Żadnego filozofa pogańskiego nie możemy znaleźć refleksji dotyczącej tych cnot. że są to też cnoty, które wzrastają tylko i wyłącznie dzięki Bożemu działaniu, że nie możemy ich własnym wysiłkiem w sobie rozwinąć. I to są po trzecie też cnoty boskie, teologalne, ponieważ one nas wiążą, bezpośrednio wiążą nas z Bogiem. Wiara, nadzieja, miłość właśnie w tej kolejności. I całe życie wewnętrzne, życie nadprzyrodzone, życie Bożej łaski to jest nic innego jak rozwijanie w sobie tych właśnie cnót. Zresztą cnota miłości jest niczym innym, jak um, czymś, co nie, nie jest równoważne łasce uświęcającej, ale z nią współwystępuje. Czyli nie ma możliwości, żeby była łaska bez cnoty miłości, ani też nie ma możliwości, żeby istniała um, miłość bez łaski uświęcającej. Różnica między nimi jest, Czymś, co zrozumiemy dzięki właśnie tym podstawom, które święty Tomasz nam daje. A jakie to są podstawy? Otóż święty Tomasz, mówiąc o cnotach, najpierw odwołuje nas do nauki Arystotelesa dotyczącej przypadłości, dotyczącej pewnych cech, przedmiotów, substancji, pewnych istniejących konkretów. I jedna z kategorii tychże przypadłości, z greckim, z greckim słowem heksis określana, to jest pewna. Na język polski przekładając, pewna trwała dyspozycja, pewna, e, pewna właściwość, która jest czymś bardzo trwałym, co niełatwo jest uzyskać, ale też i niełatwo jest stracić, co jest czymś bardzo mocno związanym z, dawno, z daną rzeczą. I właśnie to jest. Ostatecznie to podłoże, na którym pojęcie cnoty będzie bazowało. Cnota jest więc czymś takim, jest czymś, co niełatwo jest wytworzyć w sobie, niełatwo jest to coś utracić. To oznacza, że nie wystarczy pojedynczy akt jakiejś cnoty. Mówimy na razie o tej cnocie oczywiście naturalnej, tej, która jest najbardziej taka, powiedzmy, właśnie filozoficzna, najłatwiej od strony filozofii też poznawalna i poganą już znana oczywiście, a więc nie pojedyncze. Akty wystarczają, ale potrzebny jest proces powtarzania tychże, tychże działań i cnota zaczyna się wyrabiać. Ona oczywiście nie jest czymś zero-jedynkowym, czymś, co jest, czy nie ma. Może być bardziej intensywna, mniej intensywna może rozciągać się na takie czy na inne jakieś obszary ludzkich działań, ale zawsze prowadzi życie to człowieka cnotliwego, do tego, że samo to działanie staje się coraz łatwiejszym, coraz przyjemniejszym. Właśnie dzięki cnocie, działanie cnotliwe staje się, staje się przyjemne, staje się przyjemne, staje się łatwe, jak te cnoty są dokonywane w sposób szybki. I co to oznacza? To oznacza, że, drodzy Państwo, że jeżeli dziecko jest faktycznie ma wyrobioną cnotę, to kiedy jemu się przypomni, że powinno posprzątać popój, to nie tylko robi to natychmiast i nie tylko robi to łatwo, ale robi to z przyjemnością. I mu się przypomni, że musi robić pracę domową z matematyki, to znowu nie dość, że zrobi to szybko, zrobi to łatwo, ale zrobi to jeszcze z przyjemnością. To jest właśnie człowiek cnotliwy. Człowiek cnotliwy jest naprawdę wielkim skarbem, i cnota jest sama w sobie wielkim skarbem. Jest dużo większym skarbem niż nam się wydaje, ponieważ my odzwyczailiśmy się od myślenia o sobie jako o tych, właśnie istotach duchowych, obdarzonych czymś więcej niż tylko jakimiś materialnymi przedmiotami, których, które można zaprzęc do pracy, które można wykorzystywać, które można posiadać. Zapominamy, że my sami w sobie jesteśmy czymś dużo cenniejszym, że nasza dusza jest czymś cenniejszym, a cnota jest właśnie takim skarbem naszej duszy. Wobec tego jest czymś najcenniejszym. A skoro jest czymś, co trudno utracić, to w takim razie to w takim razie wszelkie nieszczęścia, które na nas spadają, tak łatwo nam cnotę nie odbiorą. Nawet to, że przez jakiś czas nie będziemy wykonywali działań, które tą cnotę spowodowały, to wcale nie oznacza, że utracimy cnotę. Ona owszem przestaje wzrastać, kiedy my przestajemy się ćwiczyć w danym działaniu. Ona może nawet nieco zmaleć, ale ta cnota nabyta nie zostanie tak od razu zredukowana. Ona nie ginie tak od razu. Ona jest rzeczywiście pewnego rodzaju skarbem, który jest bardzo trwały, dużo trwalszym jest skarbem niż na przykład nasza kondycja cielesna. Dlatego Święty Tomasz, kiedy będzie się zastanawiał nad tym, czy zdrowie, czy piękno, czyli powiedzmy harmonia cielesna, powiedzmy kondycja, byśmy dzisiaj powiedzieli cielesna, która umożliwia wykonywanie jakichś ćwiczeń fizycznych, czy ona może być nazwana taką właśnie sprawnością, to zauważa, że no niekoniecznie, bo tak nie za bardzo tylko w sensie jakimś analogicznym a nie za bardzo dlaczego ano nie za bardzo dlatego że te wszystkie jakości które udoskonalają nasze ciała one nie mają właśnie tej trwałości Ponieważ samo ciało nie ma tej trwałości. Wystarczy jeden jakiś dziesięciotonowy jakiś tam ciężar spuszczony na głowę, żeby wszystkie te cała kondycja człowieka przestaje w ogóle istnieć, bo człowiek cieleśnie umiera. Natomiast cnoty nie da się tak łatwo utracić. Cnota jest czymś. Właśnie dużo trwalszym, a więc jest ona faktycznie czymś wielkim, ale z drugiej st strony, skoro tak, nie tak łatwo ona powstaje, wobec tego jest sprawą y, po prostu y, wielkiej wagi, nie, nie jest sprawą y, po prostu bardzo poważną. Nie tak łatwo cnotę jest wytworzyć. I cnota też, y, moi drodzy, to nie jest byle jaka sprawność, taka, znaczy nie, byle jaka taka trwała dyspozycja, ale też jest właśnie pewną sprawnością. To są w ogóle te dwa zasadnicze sposoby tłumaczenia tego słowa, słowa tutaj czy greckiego hexis, czy, czy tego słowa łacińskiego, które będą starały się wyjaśnić rzeczywistość cnoty właśnie od, jakby od różnej strony, bo z jednej strony jest cnota faktycznie czymś trwałym, ale z drugiej strony też chodzi tutaj w cnocie, chodzi o sprawność do, do działania, chodzi o pewną zdolność do tego, żeby tą potencjalność, jaka w człowieku się znajduje, żeby była ta potencjalność rozwinięta. Bo musimy pamiętać o tym, że właściwie cała idea mówienia o cnotach i zajmowania się cnotami sprowadza się do tego, że człowiek jest pojmowany jako istota, która posiada w sobie zalążki pewnych możliwości posiada albo inaczej posiada możliwość posiadania jakiegoś duchowego skarbu jakiejś doskonałości, ale tego skarbu jeszcze faktycznie nie posiada. Jest zdolna do tego, żeby uzyskać pewną doskonałość, ale z tą doskonałością się nie rodzi i chodzi teraz o to, żeby zaktualizować te potencjalności, czyli żeby posiadać, zacząć posiadać, że właśnie te skarby, które są możliwe dla nas, ale których jeszcze nie mamy. I to jest, i to jest właśnie ten język, który filozoficznie mówi się po prostu o, o przejściu z możności do aktu i chodzi więc o posiadanie takich, o wypracowanie takich sprawności, czyli takich zdolności, które będą właśnie nas uzdalniały do, do właśnie do, do tego, tego konkretnego działania moralnego. Więc cnota będzie nie byle jaką sprawnością, ale sprawnością do działania, bo jest jeszcze rodzaj drugi, jest sprawność bytowania. Tego rodzaju sprawności nie nazywa się cnotami, chociaż one też są wielkim skarbem. Właśnie łaska uświęcająca jest taką sprawnością, ale sprawnością bytowania jest czymś, co służy jakby udoskonaleniu, nie skierowanemu ku działaniu, tylko udoskonaleniu skierowanemu do, do doskonalszego istnienia, bytowania. To jest właśnie łaska uświęcająca. Cnoty natomiast są skierowane do działania. Tak, to, jakby to wynika z tego, że człowiek jako taki jest istotą dążącą do pewnego celu. I cnota z jednej strony, będzie tutaj w tym pojęciu zawierała to odniesienie do działania, będzie sprawnością działania, ale z drugiej strony chodzi o osiągnięcie celu, więc to działanie nie jest działaniem jakimkolwiek nie jest działaniem takim, w szczególności, które będzie nas od celu oddalało, które będzie niezgodne z naszym rozumem, ale wręcz przeciwnie, będzie właśnie takim działaniem. Które będzie taką sprawnością do działania, które ma na celu osiągnięcie szczęścia. Ma na celu osiągnięcie po prostu pełni naszej natury. Chodzi więc o działanie szczególne: działanie, które jest niczym innym, jak osiągnięciem tego wszystkiego, co my jako ludzie możemy osiągnąć. A więc cnota będzie miała taki dynamiczny charakter. Będzie miała charakter związany z celem naszego życia, właśnie z naszym szczęściem. I dlatego też te, takie sprawności jak te cielesne, jak zdrowie, takie jak, um, jak, um, jak piękno, tak pewna harmonia cielesna, one nie tylko, że nie, nie, nie są cnote nie tylko dlatego, że ciało jest samo w sobie nie tak trwałe, jak dusza, ale też i dlatego, że one są pewnymi sprawnościami bytowania, a tutaj chodzi o, o sprawności do działania. A więc, jakie przede wszystkim sprawności do działania możemy wyróżnić? Co takiego możemy w człowieku uzdolnić do jeszcze lepszego działania? Co takiego w nas jest, co działa, ale może działać lepiej? Przede wszystkim są to sprawności dotyczące naszej duszy, rozumu i woli. Tych dwóch władz naszej duszy będą dotyczyły te zasadnicze obszary, które możemy udoskonalać. I tutaj jest przede wszystkim, to jest kwestia cnót umysłowych, Cnót związanych z pracą naszych władz umysłowych, są te tak zwane dianoetyczne. I drugi obszar, cnót związanych z wolą, naszą umysłową władzą pożądawczą, i to jest przede wszystkim sprawiedliwość. Roztropność też poniekąd, bo ona ma taki charakter, jakby podwójny, doskonali zarówno umysł, jaki i związana jest właśnie z wolą, ale. Tutaj jeszcze się włącza jakby trzeci obszar w to, już obszar naszego, naszego życia, uczuciowego, tego takiego poniekąd cielesnego, a więc nasze pożądanie zmysłowe. To wszystko, co w nas, co w nas jest jakby owocem właśnie naszej konstytucji duchowo-cielesnej. Można powiedzieć, że wszystko, co w nas jest duchowe i poniekąd cielesne, jakoś będzie mogło być udoskonalone przez cnoty, z wyjątkiem jednak, Samego poznania zmysłowego, samych naszych zmysłów zewnętrznych, bo one działają na nieco innej zasadzie, i tutaj już nie wchodząc w szczegóły ani nasze widzenie, ani słyszenie, ani powonienie dotyk zmysły zewnętrzne, tych pięć zmysłów zewnętrznych nie może być udoskonalone cnotami, a to właśnie z racji specyfiki poznania zmysłowego. Tak? To jest jedyny obszar, gdzie o cnotach się nie mówi. Nie ma czegoś takiego jak cnota. Patrzenia czy, czy słuchania, oczywiście w sensie tego, na co chcemy patrzeć, no to, ale to już jest kwestia właśnie tych władz pożądawczych i zmysłowych i umysłowych. Natomiast jeszcze zmysły wewnętrzne poniekąd, czyli wyobraźnia, pamięć, one w jakiś sposób będą Związane z cnotami, o tym będziemy się mogli przekonać, kiedy będziemy mówili o cnocie roztropności, chociażby o cnocie też czy, czy pojętności wiedzy, mądrości, czyli cnoty intelektualne, te, które za, zasadniczo udoskonalają nasze, naszą władzę umysłową. To się trochę jednak jakoś wiąże z naszymi zmysłami wewnętrznymi, ale jakby to jest coś. Coś mało w sumie znaczącego, nie, nie aż tak istotnego. Natomiast władze pożądawcze e, e, zmysłowe już będą przez cnoty udoskonalane, i to są oczywiście cnoty bardzo dobrze znane cnota umiarkowania, cnota męstwa, e, cnoty, które e, są niezwykle istotne. One jakby na początku życia, e, tego powiedzmy cnotliwego, będą odgrywały rolę zasadniczą, zresztą męstwo już. Dobrze wiecie, to była ta pierwsza odkryta cnota, a za nią wszystkie inne zaczęły być odkrywane. I umiarkowanie, i sprawiedliwość, i roztropność, także już u Platona się one znajdują. U Arystotelesa refleksja dotycząca cnót jest jeszcze bardziej rozwinięta. I też zaskakujące jest to, i tego jest świetnie, bardzo dobrze świadomy, Arystoteles, że cnoty są ze sobą powiązane. To jest coś, co musimy na początku dobrze sobie uzmysłowić, i to zapamiętać bardzo dobrze na całe życie, że cnoty są ze sobą powiązane, że nie można mieć jakiejś jednej cnoty, nie mając żadnych innych. Albo mieć cały wachlarz poza jakąś jedną. Że, że tak naprawdę można mieć cnoty. Jedną rozwiniętą bardziej niż drugie, tak jak można mieć palce dłuższe jeden od drugiego i u, lu, u różnych ludzi niektóre palce będą dłuższe od innych, nie u wszystkich ludzi ten sam palec jest na przykład najdłuższy, tak? Czy dłuższy tam w drugiej kolejności poza tym palcem środkowym. Tutaj jakby pewne, pewne różnice między ludźmi będą i tak samo na przykład u świętych, których przecież cnoty są rozwinięte w stopniu heroicznym. Są tacy święci, którzy będą jedną cnotę mieli rozwiniętą przede wszystkim, czy jakieś pewne cnoty będą rozwinięte bardziej niż inne, ale nie ma takiej możliwości, żeby jakaś cnota w ogóle nie występowała. To jest zupełnie niemożliwe. Cnoty ze sobą są powiązane. One tworzą pewnego rodzaju organizm. Tak jak w organizmie nie ma tej możli takiej możliwości, żeby żyjący organizm był pozbawiony któregoś z kluczowych organów. One wszystkie tworzą całość. Bez tego nie może organizm żyć. I tak samo jest właśnie z yy, cnotami. To jest pewnego rodzaju organizm które na poziomie cnót tych właśnie naturalnych cnót tworzonych przez powtarzanie czynności będzie ożywiane przez cnotę roztropności. Ona będzie nadawała im życie, ona będzie nimi kierowała. Ona będzie jakby takim czynnikiem łączącym, właśnie takim formalnym czynnikiem, który będzie je integrował. Ale ona też to znaczy roztropność nie może istnieć bez tych samych cnót męstwa, umiarkowania i sprawiedliwości, bo z wadami jest inaczej. Wada Wada to jest coś, co jest taką antycnotą, bo ona jest akurat właśnie tutaj widać pewne braki tego tłumaczenia cnoty przez słowo sprawność. Ona jest taką sprawność, sprawnością, ale ujemną sprawnością, która w działaniu, która prowadzi jednak do czegoś co nie jest celem człowieka, ale tego celu człowieka obiektywnego oddala, a więc Wada, może istnie, mogą istnieć wady po prostu, jakby, no, bez, bez, nie ma między nimi żadnej takiej łączności. Może jakaś wada istnieć jedna czy druga. One nie tworzą żadnego organizmu, dlatego że zło po prostu nie jest, nie jest, nie jest bytem, jest tylko jakimś brakiem, jest deficytem. I dlatego wady moralne mogą istnieć zupełnie niezależnie od siebie. I też nawet nie mogą istnieć często dwie przeciwstawne, tak? Dlatego, że trudno jest być jednocześnie na przykład skąpem i rozrzutnym. Tak? On, tu jest pewna sprzeczność między tymi dwoma postawami. No, chyba, że w pewnych zakresach człowiek będzie skąpy, a w innych rozrzutny. Ale sama w sobie są, sobie przeciwstawne. A więc nie ma możliwości, żeby rozwinęły się jednocześnie jedna i druga. Natomiast cnotami tak właśnie będzie, że cnota umiarkowania, która będzie człowieka, Kierowała po jakiejś wielkiej łagodności cnota męstwa, która będzie kierowała człowieka do słusznej obrony, do walki, nawet takiej bardzo heroicznej. One nie tylko mogą, ale one właśnie powinny ze sobą istnieć i do pewnego stopnia muszą na jakimś poziomie występować, żeby w ogóle człowiek był cnotliwy. I to widać najlepiej u naszego Pana Jezusa Chrystusa. To widać najlepiej też i oczywiście i u świętych. Tą harmonię cnót i to jest jeden, to jest taki zadziwiający, zadziwiający skutek tej, tej całego tego organizmu cnót, że człowiek, który właśnie jednocześnie przejawia wielką łagodność, wielką słodycz, a jednocześnie jest zdolny do bardzo heroicznego działania, do jakiejś heroicznej walki heroicznie, bardzo, bardzo taki harmonijny sposób łącząc zupełnie skrajne właściwości. I zobaczmy, że tego nie daje natura. Tego nie daje natura. Temperament czy jakiekolwiek naturalne usposobienia, jakieś uzdolnienia dają tylko w pewnym kierunku, dlatego że święty Tomasz używa takiego określenia, że natura jest zdeterminowana do jednego. Natura jest zdeterminowana do jednego w tym sensie, że człowiek, który ze swojej kompleksji cielesnej będzie skłonny do łagodności, nie będzie skłonny do, do agresji, do, do jakiejś walki takiej. Mężnej. I odwrotnie, człowiek, który ma pewną naturalną skłonność do agresji, będzie bardzo trudno takiemu człowiekowi właśnie opanować się. Będzie ciężko jemu być łagodnym, słodkim. To jest niemożliwe na poziomie czysto, takiej czystej natury, jakby nieuzdolnionej, nieusprawnionej. Przez cnotę. To cnoty dopiero powodują, że człowiek jest zdolny do wszystkiego. Cnota właśnie daje zdolność do działania jakby w różnych kierunkach. Natura daje uzdolnienie tylko do działania w jednym kierunku. Cnota daje zdolność do działania w różnych kierunkach. I to jest powód, dla którego cnoty są czymś tak ważnym. Gdyby nie cnoty człowiek który się urodził jako łagodny, mógłby tylko wykonywać działania w tym jednym kierunku, w tym jednym zakresie. Człowiek urodzony jako wojownik byłby człowiekiem zdolnym tylko do agresji, ale dobrze wiemy, że to jest bardzo mało, że to trudno tutaj mówić o jakimś faktycznie wyważonym charakterze. Tak? To, to jest za mało. Więc każdy startuje z innego punktu. Na tym polega ten bagaż zdolności, z którymi się rodzimy, ale całe nasze życie rozumne jest niczym innym jak rozwojem Właśnie tego skarbu, cnót, który będzie nas ubogacał, właśnie czyniąc nas zdolnymi do, do odnalezienia się w każdej sytuacji, niezależnie od tego, jaka ona będzie. Na tym więc polega wartość cnót jako czegoś, co, co rzeczywiście nas ubogaca i jest takim uniwersalnym skarbem, czego nic innego, nic innego nam to dać, dać, oczywiście nie może. A więc. Właściwie zasadniczo cnoty będą ubogacały nasz rozum, naszą wolę, nasze władze zmysłowe i to jest ten najważniejszy obszar, którym będziemy się zajmowali. Jakby... Jest tutaj jakby znaczny obszar pewnych zagadnień, które Święty Tomasz porusza w tych pierwszych kwestiach, które pierwotnie chciałem nawet przedstawić, ale stwierdziłem, że właśnie nie są one jakoś najistotniejsze. Można tylko wspomnieć o tym, że Święty Tomasz pokazuje, że wśród aniołów, bytów anielskich, nawet tam można w pewnym sensie mówić o cnotach, ale nie w takim wymiarze jak w istocie ludzkiej, właśnie dlatego, że anioł nie jest aż tak jakby skażony. Tą, jakby, możliwością, jakby nie, 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 nie jest stwarzany w stanie aż tak, jakby, no, z koniecznym do tego, żeby uzdalniać to wszystko, co dostaje. On, jakby, już jest stworzony w stanie już, jakby, gotowym do działania. Właściwie, niewiele ma w sobie tego elementu możnościowego, który musi być udoskonalony. Natomiast w człowieku jest tego elementu dużo więcej. I stąd właśnie wynika wo, w, w, em, rola wychowania, procesu wychowawczego, czy takiego samowychowania, kiedy człowiek sam w sobie kształtuje cnoty. To jest zadanie, które wynika z, ze słabości naszej ludzkiej natury, że nie rodzimy się z cnotami, że rodzimy się tylko z pewnymi zalążkami cnut. Rodzimy się tylko z zalążkami cnut. Właśnie tymi zalążkami cnut no, w przypadku tych władz, Pożądawczych, o których tutaj mówiliśmy, zmysłowych, tak, że ktoś się rodzi ze, z raczej ze zdolnością, skłonnością do tego, żeby być łagodnym, ktoś inny rodzi się ze skłonnością, żeby być agresywnym, ktoś inny rodzi się z taką kompleksją cielesną, że będzie miał dobrą pamięć wskutek jakiejś dłużej, e, takiej czy innej, tam e, doskonałości swojego ciała, ktoś inny będzie miał e, jakąś tam inną jeszcze zdolność. To wszystko są tylko zalążki. To jeszcze nie jest cnota i nie ma sensu koncentrowanie się jakieś wielkie, zbyt dokładne na tym etapie naszych, tych zalążkowych zdolności, bo one i tak muszą być niezależnie od tego, jakie by nie były. One muszą być udoskonalone. One tylko i wyłącznie są pewnymi zalążkami, nie są cnotą. Cnota właśnie daje zdolność do działania w każdej sytuacji. Cnota nie determinuje do jednego, ale uzdalnia do tego, żeby działać każdej sytuacji. Co nie znaczy oczywiście, że te nasze naturalne, pierwotne jakieś uzdolnienia, że one nie będą potem widoczne, mimo rozwijania w sobie cnót. Dlatego, że oczywiście u każdego to jest widoczne u świętych. U jednego świętego jedna cnota rozwija się bardziej niż inna. Mimo, że wszystkie występują, to jeden z tych elementów organizmu będzie rozwinięty jakoś bardziej, bo każdy ma swoje zadanie do wypełnienia. Jest to rzecz oczywista. A więc będziemy mieli tutaj do czynienia. Z pewną harmonią cnót, ale z drugiej strony pewne cnoty będą dla pewnych osób łatwiejsze, dla innych osób trudniejsze. I jest ciekawą też rzeczą, to, że między, właściwie najważniejszy, jakby tak jakby punkt ciężkości tego wykładu będzie się sprowadzał do relacji pomiędzy cnotami intelektualnymi, cnotami udoskonającymi nasz rozum i cnotami moralnymi, które będą etycznymi, które będą udoskonalały naszą wolę i władzę pożądawcze. Jest trudną rzeczą, żeby to jakoś dobrze wyważyć, bo z jednej strony cnoty moralne są jakby bardziej cnotami, będziemy o tym dokładniej mówić, ale to jest taki pierwszy, pierwszy taki krok, żeby sobie to w głowie ułożyć, więc cnoty moralne, które udoskonalają naszą wolę, władzę pożądawcze. Są jakby bardziej cnotami, w sensie lepiej spełniają definicję cnoty, tą podaną przez Arystotelesa, będziemy też ją dokładnie omawiać krok po kroku, bo ona została jakby odkryta na, w bazie refleksji dotyczącej życia moralnego. Tak? Mówiliśmy o tym, że cnota męstwa to była ta pierwsza odkryta, pierwsza zauważona, doceniona. I one mają tą własność, że doskonalą całego człowieka, że, że cnota męstwa, umiarkowania sprawiedliwości. One, one doskonalą całego człowieka, natomiast cnoty umysłowe doskona, doskonalą umysł jako taki w pierwszej kolejności, dopiero ewentualnie później, zwłaszcza cnota roztropności mająca pewien bardzo specyficzny charakter. On się bezpośrednio przekłada na życie praktyczne z racji jakby samej specyfiki gatunkowej cnoty roztropności. Ale cnoty umysłowe, mimo tego, że zdaniem Arystotelesa są wyższe i doskonalsze, ponieważ doskonalą to, co jest doskonalsze, bo rozum, umysł jest czymś doskonalszym niż wola, to jednak one jakby w mniejszym stopniu spełniają definicję cnoty, ponieważ właśnie jakby tą najwyższą, ale tylko część człowieka doskonalą, a nie doskonalą człowieka jako całości. Więc będziemy tutaj mieli do czynienia z pewną taką subtelną grą. Trzeba będzie to odpowiednio wyważyć. I cnota roztropności, która właśnie jest tym, tym takim centrum. Bardzo interesująca cnota, bo zarówno możemy ją wliczyć do cnót właśnie tych intelektualnych. Ona, ona przecież jest cnotą, która należy do cnót umysłowych, ale z drugiej strony będzie na niej rozpięty cały ten skarb cnót moralnych, a więc będziemy mieli do czynienia z takim ciekawym przenikaniem się tych, tych dwóch światów. Książę Szymonie ile tam jeszcze bo nie wiem. Dobrze, więc tak jakby to, co chciałbym, żeby, żeby każdy z Państwa zapamiętał, to jest przede wszystkim to, że cnota jest naprawdę czymś najcenniejszym. Tutaj na Ziemi niczego cenniejszego niż cnota właściwie nie ma. Bo mówiliśmy teraz o cnotach moralnych znanych poganom, ale cnoty, wiary, nadziei, miłości i dary Ducha Świętego, które na tym będą potem jeszcze budowały, to wszystko to jest właśnie cały skarb święty. Nie ma nic więcej. Święty nie jest niczym więcej niż to, co się urodziło jako małe dzieciątko, co tam jeszcze nawet, e, tam powiedzmy, ledwie miało tę łaskę uświęcającą, ale w tym najmniejszym poziomie i żadnych jeszcze właściwie, czy nawet właściwie to, kiedyś już było ochrczone, to już miało ten, te cnoty wlane. Ale przed tymi cnotami, zanim jeszcze zostało oszczone, e, to jest jakby ten sam człowiek. Jedyna różnica to są właśnie te cnoty. Ostatecznie wszystko się sprowadza do cnót. Można powiedzieć i jeszcze do zasług. Ale zasługi, ten, powiedzmy, nasz kapitał na życie wieczne, on przecież w pierwszej kolejności zasługa zależy od cnoty miłości. Dopiero w drugiej kolejności od ciężaru dokonanego dzieła, dopiero w drugiej kolejności od tego, ile nas to dzieło kosztowało. W pierwszej kolejności zasługa jest zależna od cnoty miłości. Matka Najświętsza, która dokonywała najprostszych czynności, opiekując się Panem Jezusem, ona w jednym takim akcie gromadziła większy skarb zasług, niż jakiś męczennik umierając za wiarę, za Chrystusa, ponieważ jej miłość była tak wielka. Ostatecznie właśnie od cnót zależy cała nasza wartość na życie wieczne, ale też i również cała nasza wartość w tym życiu naturalnym. Dlatego to jest właśnie ważne. W pierwszym wykładzie trzeba zawsze rozbudzić motywację, więc zależy mi na tym, żeby każdy rozumiał dobrze i miał to przed oczyma, że... Właśnie cnota jest tym największym skarbem. I jeżeli będziemy o ten skarb dbali, będziemy go rozwijali w sobie, w naszych dzieciach, we wszystkich, którzy nas otaczają, wówczas najlepiej nasze życie przeżywamy. A jeśli zaniedbujemy to, wtedy oczywiście marnotrawimy ten wielki skarb.